zacząłem wam wszystkim ludziska, niech was orangutan po pupciach poiska. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony jak zwykle ja, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny jakże epicki odcinek serii Zagrajmy w City Skylines, czyli Miasto Wieżowców, Miasto Drapaczych Mur. Z tego co pamiętacie, Dor... Nie wiem co pamiętacie, bo ja nie do końca pamiętam co ostatnio robiłem. Przyznam się szczerze, w ogóle bez bicia, że ostatnio do gry zasiadałem jakiś, nie wiem... z półtorej miesiąca, albo i nawet dwa miesiące temu, w związku z czym mogę nie pamiętać, co ostatnio robiłem. I zdaję sobie z tego sprawę, że na kanale takiej przerwy nie było, ale uwierzcie mi na słowo, rzeczywiście nie grałem w grę od nieomal dwóch miechów. A ostatnio chyba profilowałem ten potężny wiadukt. Zobaczcie, jak jest pięknym, jaki równiuteńki niczym pupcia nastolatki. Dor. Co ja tak o tych pupciach dzisiaj, sam nie wiem. Tak czy inaczej, rzeczywiście wiadukt jest naprawdę zacny. Bardzo mi ładnie wyszedł. W każdym razie mnie się podoba, nie wiem jak wam. A tutaj mamy ciągniczek. Ciągniczek marchewkowy. Marchewkowe. Pole rośnie wokół mnie w marchewkowym polu, jak warzywo tkwie. Rosnę sobie dołem marchew, górą nać, wszystko stoi, nic się już nie może stać, wszystko się może zdarzyć, lecz wystarczy pomarzyć. No dobra, troszeczkę odpłynąłem. Rzeczywiście była kiedyś taka piosenka, już nawet nie pamiętam, kto ją tam napisał. Ale mniejsza. Dlaczego rozpierdupcyłem to, co zbudowałem ostatnio? Bo ludziska mam nieco inną koncepcję. Wiecie, co ja tutaj chcę zrobić? Chciałbym puścić zwykłą ośmiopasmówę tutaj poniżej, bo autostrada mi na dole nie jest potrzebna. Ja tą ulicę muszę wpuścić w rejony zabudowy, tak? Muszę puścić ją kolizyjnie, po prostu mieć tutaj skrzyżowania, a w przypadku autostrady byłoby to... Byłoby to po prostu niewskazane, no bo wiecie, autostrady kreują korki, są jednokierunkowe, lepiej jest puścić po prostu taką ulicę i zaraz wam pokażę, co ja tutaj planuję zrobić. Chciałbym wykreować zjazdy z tej autostrady w taki bezkolizyjny sposób. No w dupę jego mać, nie tak to miało być. No przecież nie tak. Czekajcie. Chcę to wybudować dokładnie tak samo jak było, tylko tak, żeby się to łączyło... A, nie, zaraz, źle to zrobiłem. Tylko tak, żeby się to łączyło... Nie tak jak poprzednio właśnie z autostradą poniżej, ale z tą drogą. Tak to zrobimy. No co się stało, że się zesrało? A, inny kierunek. A no właśnie, dawno już w tej grze nie byłem, to zapomniałem, jakie tu są problemy z tymi kierunkami czasami. Trzeba być niezwykle mocnym ogarem, żeby to wszystko dobrze wyprofilować. No, jako tako może być taki żuczek łamany przez chrabąszczek mi tutaj powstał. No, powiedzmy. Nie jest to idealnie równe. No może i by się to dało nieco lepiej zrobić, czekajcie. Tylko się trzeba postarać, proszę mnie ciebie. O, takie to ładne. Zaokrąglone niczym cycusiem. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czy tutaj mogę? No nie mogę, no. Szlak by to. W dupę Jędruś frędzlował. No dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie i krzywo, niestety. W związku z czym tak to być nie będzie. Tak to być nie będzie. Jak to zrobić, żeby to było dobrze? To jest świetne pytanie, nie mam zielonego pojęcia. Bo ja bym to musiał... Zaraz, tak nie mogę. A gdyby to stąd wyprofilować, coś w ten deseń. I teraz z tym połączyć, ale nie na równo, halo. Halo, hej. O, coś takiego. No, lepiej, lepiej, może być. Ujdzie to i to samo chcę zrobić z drugiej strony. Czyli jak to było, tak? Nie, znowu źle, bo nie ten kierunek. Jakie to wszystko skomplikowane! O, dobrze. No, może to nie jest co do milimetra. No szlak, znowu nie ten kierunek. Ja cię pierdzielę. No nie mogę z tymi kierunkami, dobra. Może to nie jest idealnie co do milimetra, ale myślę, że może być. Myślę, że ujdzie. I teraz bym to samo zrobił jeszcze z tymi. Znowu nie ten kierunek.
Przepraszam was bardzo serdecznie, że znowu was zanudzam takimi rzeczami, ale na tym polega ta gra poniekąd, na tym się ona opiera. Zresztą, jeżeli ktoś dotrwał do tego odcinka całej serii, już tam chyba wrzuciłem ponad 40 odcinków z całej serii City Skylines, no to myślę, że już go na tyle mocno ta gra pasjonuje i same klimaty urbanistyczne, że takie rzeczy takich osób raczej już nie nudzą. No tak mi się wydaje. No. Znowu spierdolupcułem nie ten kierunek. I taka jest prawda, bo myślę, że taka seria głównie trafia do zapaleńców, no bo kto inny ogląda tyle odcinków stawiania ulic i budynków, prawda? Raczej tylko zapaleniec. Tutaj chciałbym się pozbyć tych skrzyżowań z tą sygnalizacją świetlną, no bo to będzie kreowało korki. Co nieco tak! No i rzecz jasna, jeszcze muszę rozwiązać problem na górze, bo ja tutaj muszę... czekajcie... Zaraz. Już troszeczkę zapomniałem sterowania. Tutaj muszę to tak zrobić. I krzywo jest! Czemu to jest krzywo? Co się podziało? Zdobyciłem! Ale sam nie wiem czemu. No prosto to przecież poprowadziłem. No to o co chodzi? Ładnie jest, prosto. Aha, no to musi być najwyraźniej tak troszeczkę... troszeczkę OSM. Czy na pewno musi? Jeszcze raz to zobaczę. Tylko tym razem z tej perspektywy. Page up. A no właśnie, bo to by wychodziło... Nie, to też źle. Dobra, niech będzie tak, jak mi podpowiada gra. Skoro tak musi być, to niech tak będzie. Więc to poprowadzimy w taki sposób. I dokładnie to samo zrobię tutaj. Na górę. Na górę, na kurę. A, bo ja miałem tą opcję włączoną. Czekaj. Cieki, bryki, damkie to też mogło swoje zrobić. Jakbym tą opcję wyłączył. O nie! O. Tego nie chciałem wyburzać. W tej grze brakuje mi opcji cofnij, bo teraz naprawdę mocno spierdolupcyłem. Tego nie chciałem wyburzać. Bardzo źle się stało, że to zostało wyburzone. Bo nie wiem, czy teraz to poprowadzę tak, jakbym sobie to życzył. Możesz to połączyć? Jest! Dzięki Bogu, możesz to połączyć. Super, już się bałem. Ale co? No znowu to... Szlak, znowu nie ten kierunek. Po prostu ja nie wiem. Wyjdę z siebie, stanę obok i będę w dwóch osobach występował. Niczym Jezus po prostu, naprawdę. Nie, i tak to krzywo wychodzi. Dobra, trudno. Skoro musi być krzywo, to niech tak troszeczkę krzywo będzie. Nie będę płakał z tego powodu. Z drugiej strony postawimy to tak, chociaż nie mam zielonego pojęcia, czemu to tak krzywo powstaje. No kurczę, nie wiem, nie rozumiem tego. Fizycznie, czemu? A chcę zrozumieć? Bo człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Nie ogarniam. Dobra, nie będę was zanudzał tym. Na razie ta estakada jest taka troszeczkę kopnięta, ewentualnie jeszcze poza nagrywaniem ją nieco poprawię. O, widzicie, kolejna rzecz, która mi się teraz rzuciła w oczy, którą mógłbym również poprawić, to są te tory. Bo ludziska, dawniej te tory miały sens w taki ślimaczek wyprofilowany, bo ja tutaj miałem zaraz obok tą autostradę, w związku z czym to się zlewało, ale teraz autostrady już nie mam, w związku z czym ja tych torów tutaj nie potrzebuję. One mi, prawdę mówiąc, będą tutaj wadzić. Wadziciły będą mię tutaj wadziciły. Tak, więc zrobiłbym to tak. Tory. Door. Gdzie tu tory są? Ha, proszę bardzo. Mamy tory i te tory już tutaj bym wpierniczył pod ziemię. Piknie będzie. Czemu nie mogę? Coś ty znowu tu napierdzielił. Czemu nie mogę? A teraz nagle mogę. Się chłopie zdecyduj. No, tam je puścimy już pod ziemię, no bo to tutaj by mi przeszkadzały i tak tutaj nie będzie już żadnych stacji kolejowych, w związku z czym po co mi one tutaj? Te tory na powierzchni. Dobra, tego wyburzyć raczej nie mogę. Będę tą musiał jakoś ze sobą połączyć. Robimy tak. I pierdodupny tutaj taki zakręt. Magistrale. Kolejową Grzechosławii. No i piknie. Zobaczmy, jak to wygląda. A, to jest w końcu tunel. Co ja chcę oglądać?
Dor. Po raz kolejny wykrowałem pociąg szatana, mojego pana. Wiezie kontenery do Hadesu. No trudno, nie umarli też potrzebują zasobów. Prawdopodobnie przywiezionych z Chińskiej Republiki Ludowej. Tutaj z kolei mamy pociągi grzechosławskie, które dumnie lewitują nad ziemią, ale zobaczcie, mają kołyskowe zawieszenie, bo pochylają się w kierunku zakrętu. Zobaczcie, widzicie? Są pochylone. No, taka jest nowoczesna technologia. Dzisiaj właśnie te bardziej nowoczesne pociągi są budowane na takich kołyskach. To znaczy, samo zawieszenie, samo podwozie jedzie równo na torach, prawda? Aczkolwiek reszta jest na potężnej kołysce i wagon pochyla się w przeciwległą stronę, to znaczy do wnętrza zakrętu, żeby ludzie zakrętów tak dotkliwie przy wielkich prędkościach nie odczuwali, prawda? No ładnie to wygląda. No teoretycznie jest to możliwe, to nie jest wymysł nie z tej ziemi, że pociąg sobie jeździł bez torowisk. Byłoby to możliwe, wystarczyłoby zamontować zwykłe koła i hajla bajla, puścić to na ulicę, chociaż prawda jest taka, że wtedy trzeba było podpiąć znacznie więcej szeroko pojętych lokomotyw, bądź też zwiększyć moc takich lokomotyw. Dlaczego? Dlatego, że o, taka ciekawostka w ciekawostce, abstrahując od samego miasta i struktur urbanistycznych, mianowicie koła pociągów poruszające się po stalowych torach mają znacznie mniejsze opory dla gruntu względem kół zwykłych, kół gumowych, które poruszają się po asfalcie, czyli po zwykłych ulicach. Samochody kreują większy opór niż pociągi, dlatego w przeliczeniu na masę 1 kg pociągi są efektywniejsze. Po prostu mniej energii należy w taki pociąg zainwestować, żeby go poruszyć z punktu A do punktu B, prawda? Taka to mała drobnostka, ciekawostka. Tutaj ostatnio zlokalizowałem potężne, gargantuiczne wieże WTC i powiem wam szczerze, ja bym tutaj widział, dajcie mi sekundkę, jeszcze tutaj jedną rzecz bym chciał. Ja bym tu widział nieopodal jeszcze jeden drapacz chmur, jeden wieżowiec, tylko gdzie on jest? Ja tu planowałem postawić gdzieś nieopodal wieżowiec MetLife i to jest chyba to. Dor. No jasne, raczej nie inaczej. I jego bym pierdudupnął może, ja wiem, tu. Tu mam taką pustszą przestrzeń. Strubudubudu. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Wieżowiec MetLife również jest wieżowcem amerykańskim, dokładniej precyzując nowojorskim. Również ten budynek znajdował się na Manhattanie, dokładniej precyzując na środkowym Manhattanie, tak więc nie jest to odosobniony przypadek, no bo głównie tutaj starają się budować takie nowojorskie struktury. I myślę, że on mi się bardzo dobrze wpisuje w ogólny konterfekt okolic całego tego obszaru zabudowy. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Myślę, że rzeczywiście się to prezentuje całkiem zacnie. Sam drapacz chmur ma około 50 pięter, w związku z czym to jest na tyle dużo, aby pokazać, że jakieś wieżowce poza WTC tam się znajdują, ale również na tyle mało, ażeby ten drapacz chmur nie odbierał uroku samym wieżom WTC i żeby się z nimi nie ścigał do niebios, prawda? Chociaż, coś mi tutaj... Zaraz, co się dzieje? Co? Co jest grane? Co się stało w ogóle? Co? Zobaczcie! Ja cię pierdzielę! Tutaj stał budynek Chryslera! What? Co jest grane? Złodzieje, złodzieje, mi wieżowce stąd zabrali, wy złodzieje. Co się podziało, że się zesrało? O co chodzi? Czemu ja tutaj nie mam drapaczu chmur Chryslera? Co jest? Ja nie grałem w tą grę od około 2 miesięcy, to ten mod mógł ulec przedawnieniu, może go wycofali z gry. Kurczę, szkoda by było, bo to jest naprawdę świetny wieżowiec i bardzo mi tutaj pasował, no. Nie chciałbym go stracić. Co to jest? To jest Empire State Building. Jeżeli nie będzie ikonki wieżowca Chryslera, to znaczy, że go nie ma już w grze. No, mam nadzieję, że go znajdę, bo jak nie, no to naprawdę ubogo. Szlak by to... Zaraz. No jest. Chrysler Building. What? O co to chodzi?
Że co, że jak, że po co, że jajca się pocą, no co? No dobra, no i mamy znowu wieżowiec, no. A zaraz, tak patrzę na ten budynek, on się czasem troszeczkę nie zmienił? Nie wiem, tak z perspektywy kolorystyki i tekstur? Może mi się wydaje, może się nie zmienił? No ale tak czy inaczej, ktoś mi wieżowiec ukradł? Pewnie kapitalistyczny, imperialistycznym, zachodnim świniem. My tutaj zabrali spisek zachodnich imperialistów. No przecież, że tak. Ale już kryzysowi zażegnałem, tak więc nie jest źle. No i teraz pasuje, zobaczcie. Mamy tam Freedom Tower, tutaj Empire State Building, budynek Chryslera, wieżowiec MetLife, no i rzecz jasna same wieże WTC. Teraz mi to rzeczywiście pasuje, wygląda to zacnie. No. Natomiast skoro oni kradną wieżowce, no panowie, tutaj też mi wieżowiec ukradli. No przecież tutaj stał wieżowiec. No wiecie co, tak się to nie będziemy chyba bawić, nie? Teraz jeszcze bądź tu chłopie mądry i dojdź do wniosku, co tam stało. To też nie jest głupie pytanie. Chyba ten budynek tam stał. 20 Exchange Plus. No właśnie, on tutaj stał. What the hell? Zupełnie nie rozumiem tego, co się tutaj dzieje, bo gdyby te mody wycofali z gry i gdybym ich nie miał już w grze, nie mógł ich postawić, ten to zrozumiał. Ale one nie zostały wycofane z gry, no bo przecież mam budynek i znowu go postawiłem, no. Dziwne to. Ale w takim razie, skoro imperialiści kradną wieżowcem Grzechosławii, to pozwólcie, że poświęcę ze 2 minutki nagrania na to, żeby zlustrować miasto wzrokiem i dowiedzieć się, czy jeszcze czegoś mi tutaj gra nie zachamiła. Zobaczmy, tutaj wszystkie wieżowce są. Jest wieża wolności, czyli Freedom Tower. Dobrze, czy zamek? Piasta knura prosiacznika jest? Pewnie, że jest. Twierdza krzyżowców prosiacznikowych. Tak jest. Inne wieżowce? Coś mi gdzieś zniknęło, mam jakieś dziury? Chyba nie. Nie, tutaj nic takiego nie widzę. Luna Park jest, dobrze. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy jakieś wieżowce mi zostały skradzione? Nic takiego nie widzę. Dziur nie ma. Dzięki Bogu WTC dalej stoi. I tak, wiem, jestem ateistą. Ale hej. Mogę tak mówić, bo kto mi zabroni? To jest powiedzenie na tle kulturowym. Dobra, no wszystko stoi. Już więcej tutaj wieżowców nie widzę, że mi poznikały. Chociaż tutaj coś... A nie, tutaj były takie dziury, dobra. Tutaj takie dziury były. Jeżeli chodzi o samą dzielnicę władz, wszystko stoi jak stało, stadion stoi, dobra, czyli wszystko jest tak jak było, mam taką nadzieję, że niczego innego mi tutaj gra już nie zachamiła. Dobra, czyli w takim razie idziemy dalej z koksiorzem, budujemy, a co dzisiaj będziemy budowali, ludziska? Dzisiaj chciałbym poświęcić odcinek na stawianie siatki ulic na dalekiej północy. Tutaj wykreujemy kolejną dzielnicę zabudowy miasta, przy czym pragnę zauważyć, że będę to niestety robił na zatrzymanym upływie czasu. Ja czytuję komentarze, wiem ludziska, że wielu z was się to nie podoba, że narzekacie na to, że wyłączam upływ czasu, ale będę to robił, dlatego że kiedy ja buduję ulicę i nie stawiam obszarów zabudowy, no to ludziska po 20 minutach stawiania samych ulic, to strasznie by mi zubożało miasto z perspektywy populacyjnej. Po prostu ludzie odeszliby z mojego miasta. Nie chcę tego, nie chcę, żeby miasto przestało dobrze prosperować, dlatego też muszę wyłączyć upływ czasu. No ale dobra. Ględzę już tutaj 20 minut, a jeszcze zbyt wiele nie zrobiłem, tak więc zróbmy to, co zrobić zamierzam. A co zrobić zamierzam? Tutaj powstanie, można powiedzieć, dzielnica centrum. Tutaj będą potężne drapacze chmur, tym razem głównie chicagowskie, taka ciekawostka, to były nowojorskie, na północy będę stawiał wieżowce z Chicago. I tak, myślę, że tutaj zlokalizuję potężny kwadratowy park, on będzie naprawdę urokliwy, jeszcze to zobaczycie. Tutaj też będą ogromne drapacze chmur. Tutaj
I tutaj przewiduję już niższą zabudowę, bo to będą obrzeża. Przy czym w tej niższej zabudowie zlokalizuję sobie gdzieś lotnisko. Daliście mi taki cynk, taki protip, żebym lotniska nie stawiał nieopodal wysokich struktur w centrum miasta. No po pierwsze wiadomo, hałas, a po drugie gra nie przewidywała tak wielkich drapaczy chmur, w związku z czym gra ich nie wykrywa. No i idąc tym tokiem myślenia, gdybym takie lotnisko postawił zaraz obok kompleksu WTC, to samoloty przylatywałyby mi przez te bliźniacze wieże World Trade Center, prawda? No, a co prawda byłoby to zgodne z tendencjami historycznymi, aczkolwiek no nie bądźmy tak wredni, nie róbmy takich rzeczy, dlatego też lotnisko postawię gdzieś tam na obrzeżach bliżej tej rzeki. I tutaj też będą obszary podmiejskie o niższej zabudowie, tu będzie ścisłe centrum, tutaj będzie ten potężny kwadratowy park. Tutaj chciałbym kontynuować dzielnicę parkową, mniej więcej wzdłuż. Ona nie będzie stykała się z samym sektorem władz, to już będzie inna dzielnica, bo tutaj jeszcze będzie jakaś zabudowa po drodze, aczkolwiek no chciałbym ten sektor parkowy kontynuować i zwieńczyć go potężnym postumentem, swego rodzaju statuą na ogromnym wzgórzu. Jeżeli ktoś już rzucał wzrokiem w ikonki gry, w ikonki tego, jakie mody pościągają do tej gry, no to zdecydowanie takie osoby prawdopodobnie wiedzą już, co tutaj planuję. I tutaj myślę, że też kilka wieżowców postawię. Takie mam plany, tak więc przejdźmy do meritum sprawy. Na dobry początek muszę wyprofilować ulicę na północ, tylko że znowu muszę to zrobić zgodnie z dotychczasową siatką hipodamejską, co bym tutaj tego nie przekrzywił, tak więc taki sobie pomocniczy stelaż tutaj nieopodal wybuduję, żeby widzieć, co jest równo. I stąd poprowadzimy na przykład stąd ulicę na północ. Stąd, może stąd, o, ulicę na północ, żeby to było równo teraz, grzechu. Skup się. No chyba jest równo, tak mi się wydaje. I tutaj ludziska zrobię dokładnie to samo. Tylko, że, źle to zrobiłem, ja to muszę troszeczkę bardziej rozbić na boki, bo w ten sposób będę mógł wykorzystać w 100% cały sektor zabudowy, który mi tutaj powstanie. Więc to wybuduję tutaj. Tutaj, dobrze mówię. No tak, myślę, że tutaj będzie w sam raz. Nie wiem, zaraz zobaczymy. I znowu, żeby to było równo. 100% skupienia! Wydaje mi się, że jest równo. I z drugiej strony zrobiłbym dokładnie to samo tutaj. No. Tak bym to zrobił. Zobaczcie, i dzięki temu, że tak rozstrzeliłem na boki te ulice, to teraz mogę wykorzystać w 100% obszary zabudowy. I powiedziałem, że w 100% mogę wykorzystać obszary zabudowy! To czemu mi tam taka dziura powstała? Dziurwa jedna przebrzydła. O co to chodzi w ogóle? No szlak! Nie o takie polskie żeśmy walczyli! Czy to jest równo? Chociaż... No wygląda, jakby było równo z perspektywy tej osi północ, południe, wschód, zachód. W związku z czym dobra, powiedzmy, że jest równo. Mam taką nadzieję. I teraz co dalej? Jak to wygląda? Zobaczmy. No, wygląda całkiem nieźle. Myślę, że tak to może być. Co prawda dawniej planowałem kontynuować tam tą ulicę, czyli potężną... I to jest, nie wiem, 16 pasmówka, zaraz obok siebie. Ale z tego co wiemy, to jest nieefektywne, bo to kreuje korki. Dlatego też postanowiłem ostatecznie rozbić te dwie ulice, no nieco bardziej na boki, z tego co widzicie. I teraz tak, skoro je tak rozbiłem, to wypadałoby je tutaj gdzieś przeciąć. Tniwasz mość wstydu oszczędź, tylko gdzie? Myślę, że tutaj bym dojechał. I tutaj bym je przeciął, ale równo, hej, halo. Równo powiedziałem. No powiedziałem? Czy nie powiedziałem? Coście tutaj narobili. Bo to ośmiopasmowa była. No dobra. Jak ośmiopasmowa, to ośmiopasmowa. Jak daleko to chcę poprowadzić? Myślę, że tutaj będzie roztropnie przeprowadzić skrzyżowanie.
po raz kolejny upewnijmy się, czy to jest wszystko równo. No. Wydaje mi się, że równo, no mam taką nadzieję. Nie wiem, no. Będę wierzył, że to jest równo. Wydaje mi się, że jest. No, mam nadzieję, że jest. Dobra. Czy to wygląda dobrze, czy to wygląda źle? To wygląda dziwnie, póki co. Póki co to rzeczywiście wygląda dziwnie, ale spokojnie, ludziska, zaraz zobaczycie, że ja tutaj planuję jeszcze dziwniejszą strukturę. Tak, tak. Będzie jeszcze pokraczniej i dziwniej, zaręczam wam to. Jak to zrobić? Zrobimy tak i tutaj to wprowadzimy page down pod ziemię. Tutaj zrobię dokładnie to samo. Czyli tunelikiem, wężykiem, wężykiem, Jasiu. Czy to jest równo? No pięknie, idealnie po prostu. Jak od penisa mierzone. Dobra, czyli jest równo. To mi się podoba. I teraz, co ja tutaj chcę zrobić? Ludziska, chcę zrobić coś naprawdę skrajnie awangardowego, nietypowego, niespotykanego, coś bardzo dziwnego. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale zobaczymy. Chcę po prostu, wiecie, jakoś przewiązać ten monochromatyczny styl siatki hipodamejskiej, no bo ile można budować w kółko tak samo, prawda? W związku z czym pozwólcie, że teraz troszeczkę odpłynę w krainę marzeń i wybuduję coś kompletnie odmiennego, a zaraz zobaczycie, co to będzie. Tutaj 2 i 2, dobrze, i 2 i 2 z drugiej, żeby to było równo. Dobra, czy to będzie dobrze? No, mam nadzieję, że będzie dobrze, zobaczymy w przyszłości. I teraz stąd bym chciał wyprowadzić, aha, nie mogę. No to widzicie, to jest problem. To jest problem, liczyłem na to, że będę mógł stąd wyprowadzić ulicę pod skosem. Niestety nie jest to możliwe, to mi troszeczkę bruździ. Musiałbym to zrobić tak, ale hej, dzięki modom na niszczenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, myślę, że będę to w stanie tak zrobić, żeby to się nie korkowało, bo po prostu tutaj usunę sobie tą sygnalizację świetlną. Dzięki czemu mam nadzieję, że korki mi tutaj nie powstaną. Rzecz jasna, to był tylko stelaż, na mocy którego to wybudowałem. Tej ulicy tutaj nie będzie, natomiast będą te pipśtoczki, takie na boki wyprowadzone. I teraz chciałbym to poprowadzić na północ. Jakie długie to zrobić? To też jest ważna kwestia. Jakie to długie zrobić? 3 kwadraty. O kurde, to strasznie długie będzie. 3 kwadraty. 3 kwadraty. Powiedzmy, zrobimy to na 3 i na 2 takie krateczki. Takie to długie zrobimy. Taki kwadrat, ale nie do końca to będzie, coś w ten deseń. I tutaj dokładnie to samo i to połączę. Pierdut, waszmość. Jak to wygląda? To wygląda dziwnie. Dor, to naprawdę wygląda dziwnie. Wiecie co, trochę to wydłużę, bo to takie splaszczone mi powstało. Chyba żebym cofnął jeszcze tą ulicę, wiecie? Zaraz zobaczymy, czy będę to w stanie zrobić. Czy będę w stanie cofnąć tą ulicę. I dor, nope. Nie bardzo. Dobra. Postawię to tak, jak było. Tutaj to dziabnąłbym. Zaraz, czekaj. Czekaj, hopie. Ile to było? 3 i 2. To było 1, 2. 3, 4. Takie to zrobimy. O, dokładnie tak. Wow, jakie zwiechy. Gad, donuts. Nie życzę sobie takich zwiechów. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dokładnie tak. I tutaj to przetniemy. I to, ludziska, będzie potężny, iście kolosalny, wręcz tytaniczny, cyklopowy, chciałoby się powiedzieć, park miejski. Naprawdę, ludziska, to będzie park. Mam nadzieję, że on będzie jakoś funkcjonował, że to nie będzie niepoprawnie funkcjonująca rzecz. I teraz tak, ja was zadziwię jeszcze bardziej, bo to jeszcze nie jest wszystko, co ja tutaj chciałem zrobić. Mianowicie, tutaj wybudujemy tunel, co by pod ten park mi ten tunel wchodził. Z drugiej strony zrobię dokładnie to samo. Tak. Oj, to co buduję będzie naprawdę bardzo dziwne, ale myślę, że będzie całkiem ciekawie wyglądało.
Przynajmniej mam taką nadzieję, no. Czas pokaże, może się mylę. Dobra. Ale myślę, że fajnie, że coś takiego tutaj wymyśliłem. Z tego prostego powodu, że trzeba sobie jakoś urozmaicać. Czy to dobrze, czy to źle? Czy to dobrze, czy to źle? No wiecie co? Może by to jakoś zaokrąglić, żeby takich wielkich przeskoków nie było. Coś w ten deseń, o. Tego i tak nie będzie widać, bo to będzie pod ziemią, no ale wiecie, chcę, żeby to było wybudowane na porządnie. Tak łagodnie. Zgodnie. Z duchem inżynieryjnym. No pięknie! Jakiego żuczka chrząszczyka wybudowałem. Ja mam naprawdę coś nie tak z głową. Dobra, jak to wygląda? No, na razie to wygląda, no tak troszeczkę słabo. Ale spokojnie, ludziska. To będzie piękny park, zobaczycie. Natomiast, żebym wewnątrz tego parku mógł coś wybudować, jakieś korty tenisowe, jakieś tam struktury wypoczynkowe, to muszę poprowadzić, proszę ja was, jedną ulicę przez park, tak samo jak to było w przypadku Central Parku, tutaj. Tak samo jak to było w przypadku samego Central Parku w Nowym Jorku. Tam też jedna ulica jest poprowadzona na powierzchni. Taka niewielka dwupasmówka, alejki dla pieszych i rowerzystów są puszczone nad tą ulicą w niekolizyjny sposób. Natomiast cała reszta jest puszczona tunelami pod Central Parkiem, a ta jedna ulica, która jest przeprowadzona na powierzchni, też specjalnie nie bruździ, ona jest otoczona nasypami ziemskimi, w związku z czym te ulice nie hałasują w samym parku. Tutaj chcę wykreować coś podobnego, może z drzewami taką alejkę bym pierdupnął, o coś takiego, coś to w ten deseń. No nie wiem, jakby to dziabnąć. Żeby to wychodziło stąd. Tutaj jakiś taki krasnoludek. Żeby to takie było figlarne. I to wyprofiluję tutaj. Nie wiem, może to jeszcze poprawię, może to jeszcze zmienię, ale póki co coś takiego może być, taki wężyk. Może troszeczkę przesadziłem. Z tą figlarnością. Teraz. O! O, no troszeczkę jest jakby delikatniejsze. Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie wyglądało. Parkiem zajmę się oczywiście w szeroko pojętej przyszłości, natomiast tutaj, ludziska, zrobimy też coś ciekawego. Tutaj planuję ogólnie jedne z najwyższych drapaczy chmur miasta zlokalizować, w związku z czym to będzie taka dzielnica ścisłego centrum. No, takie centra mam na dobrą sprawę... Na dobrą sprawę 4 będę miał, bo tu mam jedno centrum, tu mam drugie centrum, tu mam trzecie centrum, a tu będzie czwarte. Teoretycznie dziwne, ale wielkie aglomeracje tak mają. To nie jest niezgodne z duchem właśnie urbanistyki, dlatego że największe aglomeracje właśnie tak mają, iż centra są po prostu okresowe i jest wiele centrów miejskich, a nie jedno konkretne. Na przykład Manhattan jest idealnym odzwierciedleniem tego, o czym wam mówię. W dzisiejszym Nowym Jorku, na dzisiejszym Manhattanie, jedno centrum miasta jest na środkowym Manhattanie, a drugie centrum miasta jest właśnie na Manhattanie dolnym. Tutaj zrobiłem coś mniej więcej podobnego, powiedzmy zbliżonego. I co ja chcę zrobić dalej? Powiedzmy, że wyprofilowałbym to do tego stopnia. Tutaj pierdupnąłbym przewiązkę. No, coś w ten deseń, załóżmy. I te ulice będą mi wchodziły tutaj. Na to rondo. No. Tak to będzie wyglądało. Może i dziwne, ale hej. To, że dziwne, to nie znaczy, że złe. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przekonamy się w przyszłości. A tutaj już standardowa siatka hipodamejska mi poleci. O, jakby to... Może zrobimy coś takiego, to jeszcze dziwniej poprowadzę w takim razie, bo poprowadzimy to tak, wiecie? O, coś takiego. Taki krasnoludek. Sam nie wiem, co wybudowałem, wygląda dziwnie, ale mam nadzieję, że będzie fajne i funkcjonalne. Czas pokaże.
Natomiast tutaj, no co tutaj, no właśnie, co tutaj? To jest świetne pytanie, bo tak, tutaj by mi wychodziły normalne ulice siatki hipodamejskiej. Hipopotamiej? Tak jest, tutaj mi znowu powstała próżnia. Taka dziwna pustka, trzeba by to było jakoś zagospodarować. Tylko jakby to zrobić z sensem, z głową? Tutaj widzę, że już takie dwupasmówki zacząłem puszczać, jakby a la tereny podmiejskie, coś w ten deseń, w związku z czym będę szedł zgodnie z tą tendencją i tutaj chyba wykreuję po prostu ślepą ulicę, wiecie? Takiego cycusia tutaj. Niektórzy z was mogą zacierać ręce, myślą sobie: ho, 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 grzechu, 36 minut nagrywasz. A jeszcze do ciekawostek nie przeszedłeś, to ile będzie miał ten odcinek, ale spokojna wasza rozczochrana, ja to wszystko mam na uwadze, wiem, że nagrywam już dosyć długo. Tylko chcę rzeczywiście długo nagrać ten klip, co by tutaj popchnąć troszeczkę w rozwoju to miasto. Bo już dawno się tutaj nic ciekawego nie działo. Szczerze, to ten cycuś dziwnie wygląda. Może by to jakoś inaczej postawić. Troszeczkę równiej, o. Na przykład coś w ten deseń. Też to dziwnie się prezentuje, ale niech tak będzie. Myślę, że już troszeczkę poważniej to wygląda niż tamten cycuś. I teraz zasadniczo dokładnie to samo z drugiej strony bym chciał. Dokładnie identycznie to wszystko wyprofilować. Czyli ta ulica będzie biegła w ten sposób. Tutaj, aha, właśnie, bo tu mam ten sektor parkowy. To też się trzeba poważnie nad tym zastanowić, jak ten sektor parkowy ugryźć, co z nim zrobić, żeby było dobrze. Bo tak jak mówiłem, ja go chcę kontynuować na dalekiej północy. No nie godej. Co ty mnie tu opowiadasz za zbereźne sprośności? Jak to się nie da? Co się nie da? Ja ci powiem, że się nie da. Ja ci powiem, ja ci tu dam. No, widzisz, od razu się da. Wszystko kwestią chęci. Wszystko kwestią chęci, dobra. I teraz by wypadało tutaj puścić... Zaraz, czy tutaj będą rejony podmiejskie, czy nie? Ciężko powiedzieć. Może tutaj troszeczkę takich mniejszych uliczek puścić, bo tutaj rzeczywiście troszkę takiej niższej zabudowy zlokalizuję. Gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, no ale gdzieś. Gdzieś taka zabudowa będzie. Tutaj rzecz jasna dalej będzie szła ta ulica. Jakoś ją muszę połączyć z resztą świata. Tak więc wypadałoby to zrobić mniej więcej w ten deseń. Ale czekajcie, bo tutaj... Jak ja to chcę zrobić? No właśnie, jak to zrobić, żeby było dobrze? Bo. Tutaj bym chciał puścić taką ulicę. Ale, równo. Na północ. Ja tu się jeszcze nad tym będę musiał zastanowić, jak to dokładnie wyprofilować. Bo to nie jest takie hop-siup. Tutaj na pewno to połączę w taki sposób. No to jest pewniak. O. I myślę, że nawet to jeszcze ze sobą połączymy. Co by ludzie mogli przejechać z ulicy A na ulicę B. Tutaj tak trochę dziwacznie. No nie wiem, to się też nad tym jeszcze będę musiał zastanowić. Tutaj to połącz. Aha, no i tutaj, no właśnie, tu mi powstaje to samo co tam. Czyli znowu wypadałoby to jakoś podłączyć, ale jak dokładnie to zrobić? No i to jest ten ból macicy. Czy ja bym tutaj mógł w ogóle jakąś jeszcze ulicę stąd wypuścić? Mógłbym, ludziska, to zmienia postać rzeczy. Fomforomfom mucha nie siada, panowie, to ja mogę wykorzystać jeszcze bardziej samo rondo. Proszę bardzo. Coś takiego mogę zrobić. I czy to wygląda dobrze, czy dziwnie? Prawdę mówiąc, trochę dziwnie. Sam nie wiem, czy lepiej wcześniej nie było. Czy to się opłaca to rondo tak wykorzystywać? No ja nie wiem. No bo tutaj nie chcę już przecinać tej ulicy, żeby znowu korki nie powstawały, wiecie?
co by znowu nie kreowały się korki. Mógłbym tutaj na prosto puścić tą ulicę i dopiero tak zakręcić jakoś figlarnie. To też dziwnie wygląda. Nie. Nie, nie, nie. To nie ma co kombinować. Wiecie? No to jakoś tak. Wyglądam, jakby to ćpuny projektowały, proszę ja was. A wypraszam sobie, ja ćpunem nie jestem. Czyli weź to zbuduj tak, jak to było. Jędruś. Pierdzi bączuś. Tutaj by wypadało postawić to mniej więcej tak samo. Czyli też taką ślepą ulicę. No dobra, no musi być jak jest. Chyba, że by jeszcze więcej to skomplikować i to połączyć z tym. Takie mega skrzyżowanie zrobić? Nie wiem. Na razie to wygląda jak Terminator Predator, no ale powiedzmy, że tak musi być, no. Nie do końca tak to projektowałem, tak to planowałem, ale... No ale hej, no powiedzmy, że tak to musi być, no i załóżmy, że tak to będzie dobrze. Z tego co widzę, nagrałem już 40 minut. Pozwólcie, że zapiszę sobie grę i zaraz do was powrócę. Zatem nadszedł ten epicki moment, w którym rozpłyniemy się na te tematy, które prosiaczkowie lubią najbardziej, czyli na tematy szeroko pojętych ciekawostek merytorycznych zarówno ze świata urbanistyki, jak i szeroko pojętej architektury. Z tego co pamiętam, ostatnio zacząłem wam snuć luźną opowieść dotyczącą tych potężnych lewiatanów z Nowego Jorku, czyli bliźniaczych wież World Trade Center, a dokładniej precyzując całego kompleksu WTC, który składał się z 7 budynków. Z tego co już wam nadmieniałem, przynajmniej z tego co pamiętam, opowiadałem wam już o tym, że pierwotnie kompleks miał zostać zlokalizowany w środkowym Manhattanie, czyli tam, gdzie było ścisłe centrum miasta, nieopodal najwyższych drapaczy chmur wybudowanych do tej pory, takich jak Empire State Building, takich jak budynek Chryslera, takich jak centrum Rockefellera i inne, ale ostatecznie tą decyzję zbojkotowano, między innymi zbojkotował ją sam Rockefeller, który był oburzony w związku z tym, jak wygląda struktura Dolnego Manhattanu. Dolnego Manhattanu, który powinien być dzielnicą reprezentacyjną, bo przyjezdni widzą głównie ten Dolny Manhattan, kiedy przypływają do miasta z zewnątrz, na przykład z Europy. A i przy okazji sama dzielnica jest usytuowana wręcz bajecznie, bo jest otoczona wodą, tak? Tam mogą być rejony rekreacyjne, tam mogą cumować jachty. Ponadto rozpościerają się z niej cudowne widoki, choćby na Wyspę Wolności, czyli Liberty Island, tam gdzie była Statua Wolności. No a niestety cały czas na Dolnym Manhattanie w znacznej mierze znajdowały się zasikane, obsrane familoki i dzielnice biedy. Dlatego też trzeba było jakoś ruszyć tą dzielnicę miasta, trzeba było jakoś nakłonić inwestorów do tego, aby zaczęli się skupiać właśnie na tych rejonach. Taką inwestycją, która miała nakłonić ludzi właśnie do tego procederu, miało być World Trade Center. Ciekawostka jest taka, że początkowo miały te wieże zostać wybudowane nie do końca tam, gdzie ostatecznie spoczęły, pomijając fakt, że na samym początku miały być wybudowane w środkowym Manhattanie. Na początku, już na Dolnym Manhattanie, przewidywano ich budowę na prawą stronę wyspy, czyli od strony Brooklynu. Co ciekawe, tą decyzję zbojkotowały władze New Jersey, a zgodnie z przepisami prawa lokalnego New Jersey musiało się zgodzić na budowę tak potężnych struktur. New Jersey się nie zgodziło. Dlaczego? Dlatego, że im to było nie na rękę, żeby te kolosy stanęły od strony Brooklynu, czyli wewnątrz struktur zabudowy samego Nowego Jorku. Z tego co wam opowiadałem, granica pomiędzy Nowym Jorkiem a New Jersey jest bardzo, bardzo cieniutka. Po jednej stronie rzeki Hudson jest jedno miasto, po drugiej stronie rzeki Hudson jest już drugie miasto. Teoretycznie to jest jedna aglomeracja, aglomeracja nowojorska, no ale w praktyce obszar administracyjny już należy do kogo innego, już jest przez kogo innego zarządzany, prawda?
Dlatego też no, New Jersey się to nie podobało. Oni chcieli mieć takie drapacze chmur po swojej stronie wyspy, żeby one były bliżej. Po pierwsze dlatego, że to ładniej wyglądało z ich perspektywy. Mogli napawać swój wzrok takimi konstrukcjami. Po drugie dlatego, że to pozwalało rozwinąć strukturę zabudowy również samego New Jersey. Bo ludziska, jeżeli blisko nas są takie drapacze chmur, to znaczy, że blisko nas jest centrum miasta. To znaczy, że blisko nas są najbardziej opłacalne grunty pod inwestycje. W związku z czym inwestorzy to widzieli. Inwestorzy zawsze lubili pchać kasiorę w te grunty, które są zlokalizowane blisko takich drapaczy chmur. Bo to jest prestiż. W związku z czym, jeżeli WTC byłoby bliżej nas, czyli samego New Jersey, no to ceny naszych gruntów również pójdą w górę. No to również będziemy bliżej centrum samej aglomeracji, więc było o co walczyć. No i ostatecznie na wskutek tejże walki bliźniacze wieże WTC zostały zlokalizowane na wschodnim brzegu Dolnego Manhattanu, czyli zaraz naprzeciwko samego New Jersey, zaraz przy rzece Hudson. Chociaż dzisiaj ta działka, na której spoczywało dawniej WTC, teraz dalej teoretycznie jest tam kompleks WTC, tyle tylko, że jest on nazywany WTC One, dlatego że już nie ma bliźniaczych wież, natomiast w miejsce tych bliźniaków powstało nieco więcej niższych budynków, no i sama wieża Freedom Tower, którą widzicie tutaj, ale mniejsza, nie o tym chciałem mówić. Teraz mówimy sobie o tychże bliźniaczych kolosach. Tak więc na samym początku ten kompleks został wybudowany zaraz przy linii brzegowej, zaraz przy rzece Hudson. Dzisiaj już nie jest zlokalizowany zaraz przy rzece Hudson, bo wokół niego są drapacze chmur i szeroko pojęte wieżowce. Co się zmieniło? No, rzecz jasna, działka się nie przesunęła, ale obszar zabudowy się przesunął, bo tak jak wam mówiłem, Manhattan się rozlewa na zewnętrzne struktury. Rzeka Hudson jest zabudowywana, usypywane są kolejne działki inwestycyjne, dzięki czemu powstaje coraz więcej zabudowy, coraz więcej drapaczy chmur, tych wszystkich budynków, wieżowców i tak dalej, no, kosztem samej zatoki, no i rzeki. Tak jak wam mówiłem, na samym początku te tereny, na których spoczęły wieże WTC, również znajdowały się pod wodą, tam była zatoka. Dopiero potem je usypano i dopiero po wybudowaniu tych kolosów usypano również działki inwestycyjne od strony samej rzeki. Niemniej jednak na samym początku było tak, że no, podnóże tych wież było widoczne z perspektywy rzeki i zatoki, bo zaraz obok tych wież była już sama woda. Taka to drobna ciekawostka. Jeżeli chodzi o samo zaprojektowanie tych struktur, musicie wiedzieć, iż władze Nowego Jorku, bowiem tak samo jak w przypadku Empire State Building, tak samo w przypadku World Trade Center, wybudowanie tych struktur nie było kwestią prywatnych inwestorów, ale władz miejskich. To nie były prywatne inwestycje. No i te władze miejskie postanowiły wytypować na poczet zaprojektowania najwyższych wieżowców na świecie japońskiego architekta, konstruktora Minoru Yamasakiego, który co ciekawe na samym początku zaprojektował kompleks, który wyglądał nieco inaczej, był nieco bardziej... No nieco bardziej skromnych rozmiarów. Te bliźniacze wieże miały wysokość mniej więcej 80 pięter, przy czym wokół nich nie było żadnych innych budynków. Ale na to władze Nowego Jorku również się nie zgodziły. Nie spodobał im się taki projekt konstrukcyjny, taki projekt architektoniczny. Ekonomiści i specjaliści od koniunktury przewidywali, że gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie bardzo prężnie się rozwijała w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. To były lata mniej więcej 50-60. Kiedy analizowano konieczność wybudowania takich struktur, w związku z czym to były lata zaraz po II wojnie światowej. No i zakładano, że po tej II wojnie światowej, no to Stany Zjednoczone tak wystrzelą z perspektywy rozwoju gospodarczego, że potrzebują naprawdę ogromnych, kolosalnych przestrzeni biurowych, które z pewnością zostaną zaabsorbowane na poczet siedzib poszczególnych firm i korporacji. Czy tak się stało, czy tak się nie stało?
No, teoretycznie tak się stało, chociaż też nie do końca. Mianowicie ekonomiści nie przewidzieli jednego z perspektywy rozwoju amerykańskiej koniunktury. Mianowicie nie przewidzieli oni odpływu inwestorów do krajów trzeciego świata. Czyli globalizacji ogólnoplanetarnej gospodarki, tak? Dzisiaj bardzo wiele amerykańskich firm nie ma swoich siedzib w Stanach Zjednoczonych, ale w Indiach, no i na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Tak, wysyłamy tam naszych przedstawicieli i tam budujemy wieżowce, tam inwestujemy, tam mamy siedziby firm, tam mamy swoje przedstawicielstwa, tam mamy swoje call center. W Stanach Zjednoczonych w dzisiejszych czasach bardzo częstym przypadkiem jest przykład, kiedy dzwonimy do jakiejś amerykańskiej firmy. Nie wiem, załóżmy, kupiliśmy odkurzacz, chcemy złożyć reklamację, bo nam się zdubycył i dzwonimy do producenta, nagle łączą nas z Indiami. Albo z Chińską Republiką Ludową. Dlaczego? Dlatego, że tam jest tańsza siła robocza. Znaczy, jeżeli chodzi o call center, zazwyczaj takie firmy są akurat sytuowane w Indiach, a to ze względu na ich historię, na to, że tam znajdowały się kolonie brytyjskie, w związku z czym znaczna część społeczeństwa włada biegle językiem angielskim, natomiast w Chińskiej Republice Ludowej już z tym bywa ciężej, chociaż w wielkich aglomeracjach również ludzie angielski raczej znają, przynajmniej w przypadku tych firm, gdzie rzeczywiście jest ten kapitał zachodni. Ale powracając do meritum sprawy, ekonomiści amerykańscy w latach 50., przewidując właśnie przyszłe zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe, nie przewidzieli tego, że otworzą się rynki ogólnoświatowe, że amerykańskie firmy po prostu odpłyną ze Stanów Zjednoczonych przez ocean na szeroko pojęty wschód. No i te firmy będą właśnie się mieściły w Indiach, w Singapurze, nawet w Australii, a i przy okazji rzecz jasna w Chińskiej Republice Ludowej. Ciekawostka jest taka, że za czasów, kiedy właśnie te analizy były przeprowadzane i kiedy nie przewidziano takiego odpływu, no to konstruktorzy, ekonomiści i architekci byli zdania, że pod koniec wieku, czyli w roku 2000, mniej więcej 2015, w tych rejonach, no to w Nowym Jorku już będziemy świadkami budowania struktur, które będą miały ponad kilometr wysokości. Takie wieżowce wtedy już planowano wybudować w Nowym Jorku. Z tego co wiemy, takich wieżowców po prostu tam nie ma po dziś dzień. Dlaczego? No właśnie z tego powodu. Mówię, że te firmy odpłynęły. Dlatego też poważnie na łeb, na szyję poleciało zapotrzebowanie na szeroko pojęte przestrzenie biurowe. Ale gdyby do tej globalizacji ogólnoświatowej gospodarki nie doszło, no to dzisiaj rzeczywiście w Nowym Jorku widzielibyśmy wyższe struktury zabudowy niż Burj Dubai. No ale z tego co wiemy, niestety historia świata potoczyła się troszeczkę inaczej. Tak czy inaczej, faktem jest, że tego nie przewidziano, dlatego też postanowiono zaprojektować tak potężne struktury jak ostateczny kompleks WTC. Dlatego również Minoru Yamasaki musiał przekreślić grubą krechą wszystko co zaprojektował i zacząć projektować od nowa. Prawdę mówiąc, bardzo dobrze się stało, dlatego że stworzył on istne cudo. Drugi kompleks WTC, który zaprojektował autor, miał już znacznie większe przestrzenie biurowe, które znacznie przekraczały 1 000 000 m2 powierzchni użytkowej, podkreślam. W taką powierzchnię nie wliczało się elementów konstrukcyjnych, szybów, wind, klatek schodowych itd. W związku z czym no to był największy kompleks biurowy na świecie. To była nieprawdopodobna inwestycja, zresztą władze Nowego Jorku zainwestowały w to $750 milionów. Same zaliczki dla hut na przetop stali na poczet wybudowania tychże struktur wynosiły $75 milionów. To były zaliczki dla hut, które miały zacząć wytapiać elementy konstrukcyjne tychże właśnie wież. W związku z czym inwestycja była godna Nowego Jorku, godna Big Apple, wielkiego jabłka, no i centrum urbanistycznego naszej planety. Trzeba to przyznać. I tak jak wam mówiłem, ten ostateczny projekt opiewał już nie na dwie wieże, ale na 7 budynków, które widzimy tutaj.
No, tam są te poniższe struktury, WTC-7, no i dwie wieże. Rzecz jasna, te dwie wieże też już były znacznie większe, znacznie wyższe. Nie miały tak jak początkowo zakładano 80 pięter, ale 110 pięter i ponad pół kilometra wysokości. Nieprawdopodobna sprawa. I dlaczego wam tutaj ględziłem o zapotrzebowaniu na przestrzenie biurowe i o tej tendencji ogólnoplanetarnej odpływu wielkich korporacji do krajów trzeciego świata? Bowiem musicie wiedzieć, że wysokość zabudowy miast jest uwarunkowana właśnie niczym więcej jak zapotrzebowaniem na przestrzenie biurowe. To jest główny parametr, który definiuje to, czy w naszym mieście powstanie wieżowiec, czy też nie. No i odnosząc to na grunt kraju polskiego, musicie wiedzieć, że u nas w kraju również planowano wybudowanie potężnych drapaczy chmur, co ciekawe na Śląsku. Dokładniej precyzując, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, czyli tej konurbacji katowickiej. Z tego co wiecie, ta konurbacja liczy sobie, czyli te wszystkie okoliczne miasta, które stykają się ze sobą obszarem zabudowy, w związku z czym to jest jedna aglomeracja, dokładniej precyzując konurbacja, ona liczy sobie ponad 4 miliony mieszkańców. I kiedyś polskie władze miały taki projekt, żeby te wszystkie obszary administracyjne poszczególnych miast tej aglomeracji ze sobą połączyć, tworząc w ten sposób jedno potężne miasto nazwane Silesia. Silesia byłaby jednym z największych rejonów zabudowy, największych aglomeracji w całej Europie. To jest pierwsza kwestia. A po drugie, rzeczywiście miałaby ponad 4 miliony mieszkańców, w związku z czym byłaby to aglomeracja nie w kij dmuchał. To by był po raz kolejny prestiż. No bo dzisiaj, jeżeli jakieś firmy chcą ściągnąć do kraju polskiego albo do środkowej Europy, no to analizują sobie, może ściągniemy do Wrocławia, może do Warszawy, może do Katowic, a może jeszcze gdzie indziej, może do Gdańska. O tym, gdzie ostatecznie wybudują swoją siedzibę, bardzo często decydują ceny działek, a i przy okazji prestiż samych miast. Natomiast w momencie, gdyby utworzyć z tych wszystkich miasteczek aglomeracji katowickiej potężne miasto Silesia, to to by był ogromny prestiż. To już by nie był zbiór anonimowych miasteczek z perspektywy inwestorów zachodnich, ale potężna aglomeracja Silesia, ponad 4 miliony mieszkańców, to by był rynek zbytu, więc momentalnie inwestorzy zaczęliby ściągać do tego miasta. I w tym momencie rzeczywiście były projekty stworzenia najwyższych drapaczy chmur w Polsce, usytuowanych w centrum Katowic. Byłyby to jedne z najwyższych drapaczy chmur w Europie. Największy miał powstać w takim trójkącie, w ścisłym centrum miasta, jakim są Katowice, czyli pomiędzy, no jeżeli ktoś jest z Katowic, to wie o czym mówię, pomiędzy obecnym najwyższym drapaczem chmur miasta, czyli wieżowcem Heliosa, tak zwaną superjednostką, czyli postkomunistycznym kolosem, który został wybudowany jeszcze w okresie PRL-u, a samym Spodkiem. Tam miał powstać najwyższy drapacz chmur tej części Europy, no i samego kraju polskiego. Co ciekawe, już pod niego zaczęły być wykupywane grunty, już zaczęły się jakieś tam prace, ale niestety w tym momencie ostatecznie władze miast regionu doszły do wniosku, że cały ten plan nie wypali, że Silesia nie powstanie, że te miasta nie zostaną ze sobą połączone, gdyż władze poszczególnych miast uświadomiły sobie, że mają więcej przeciwstawnych tendencji rozwojowych, niżli tych, które rzeczywiście idą ze sobą w zgodzie. Mówiąc prostym językiem, mają więcej celów, które sobie wzajemnie przeszkadzają i stoją na drodze, niżli tych celów, które są obopólne i mogą wzmocnić region. Dlatego też ostatecznie z pomysłu zrezygnowano. Miasto, ta potężna aglomeracja Silesia nie powstała. Inwestorzy się wycofali, no bo tak jak wam mówię, to jest kwestia prestiżu. Katowice to jest pierdziuś, to jest 200-tysięczne miasto, więc na mapie to wygląda raczej ubogo. No ale taka aglomeracja, jaka miała powstać, wyglądałaby zupełnie inaczej. Dlatego też ostatecznie ludzie doszli do wniosku, że skoro ta aglomeracja nie ma w ogóle powstawać, no to w samych Katowicach nie ma dostatecznie wielkiego popytu na przestrzenie biurowe, żeby zapełnić obszar takich właśnie drapaczy chmur. Sprawa się rypła, nic nie powstało,
No i to miasto wygląda tak, jak wyglądało do tej pory. Trochę to smutna historia, ale chciałem nawiązać właśnie do tego, że analizy ekonomiczne, koniunkturalne, a i przy okazji analizy prestiżu danych aglomeracji są bardzo ważne, bo one przekładają się na ten jeden ważny współczynnik decydujący w zakresie tego, jaka jest wysokość zabudowy danego miasta. To jest właśnie przewidywane zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe w naszym mieście. O tym decyduje na przykład gospodarka samego kraju, PKB danego kraju, ilość siły roboczej, prestiż właśnie miasta, tak jak powiedziałem przed chwilą, wielkość zabudowy, cena działek i tak dalej, ale wszystko przekłada się na ten jeden priorytetowy, najważniejszy współczynnik. Współczynnik ten dla centrum Nowego Jorku był nieprawdopodobnie wysoki. To było największe miasto na świecie. To było najwyższe miasto na świecie, najważniejsze miasto i aglomeracja samych Stanów Zjednoczonych. Koniunktura funkcjonowała świetnie, nic nie wskazywało w tamtych czasach na to, że te firmy zaczną odpływać z rejonów Stanów Zjednoczonych, w związku z czym przewidywano, że WTC wręcz nie sprosta temu przyszłemu zapotrzebowaniu na przestrzenie biurowe i trzeba będzie w krótkim czasie zacząć projektować wieżowce znacznie, znacznie większe. No niestety tak się to nie potoczyło. Oczywiście w przypadku ogólnoświatowych drapaczy chmur też, co po niektórzy z Was mogą zauważyć, kraje i regiony, gdzie ten współczynnik zapotrzebowania na przestrzenie biurowe nie odgrywał kompletnie żadnego znaczenia. To są między innymi kraje potentatów petrochemicznych, takie jak Dubaj, takie jak Arabia Saudyjska, na terenie której, przypominam Wam, w dzisiejszych czasach powstaje najwyższy drapacz chmur na świecie. Jest to Kingdom Tower, czyli wieża królewska, która ma mieć coś w okolicach 1 kilometra wysokości, nawet nieco ponad kilometr. W związku z czym nieprawdopodobna sprawa. Tam nie ma takiego zapotrzebowania na przestrzenie biurowe. Tam w Arabii Saudyjskiej nie ma aż tylu ludzi, tam nie ma aż tak wysokich cen działek, tam koniunktura aż tak dobrze nie prosperuje, ale to wszystko jest zakłamane poprzez kapitał państwa. Państwo ma pierdylion hajsu ze względu na petrodolary, na przemysł petrochemiczny. Oni już nie mają co z tymi pieniędzmi robić, w związku z czym inwestycje w tak wysokie drapacze chmur polegają na zasadzie mechaniki cepa. Prosty jak budowa cepa, tak? Mamy pieniądze? No to budujemy. Gdybyśmy nie mieli, to byśmy nie budowali. Chociaż gospodarka wcale nie wskazuje na to, że takie budynki są tam potrzebne. Taka to ciekawostka. No dobra, nie mam zielonego pojęcia, ile ględzę już o tych ciekawostkach, bo niestety wyłączyłem stoper. Nie wiem, ile mogę ględzić, z 15 minut. Powiedzmy, że tutaj zakończę ten materiał. Wątek oczywiście będę kontynuował na przyszłych odcinkach serii. Myślę, że już przejdziemy sobie na opowieść o tym, dlaczego projekt konstrukcyjny WTC wyglądał tak, jak wyglądał. Dlaczego Minoru Yamasaki tak to zaprojektował, a nie inaczej, ale póki co tutaj się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych podobnych materiałach na moim kanale. Hej ludziska!